Szanowni Państwo, gdyby tak popatrzeć wstecz i zadać sobie pytanie, który to już raz? Który to już raz żegnamy tutaj absolwentów? Licząc moje pożegnanie jako ucznia i później pracę w tej szkole, to już chyba ze 30 raz. Kochani, i zawsze to pożegnanie ma charakter uroczysty. Zawsze jesteśmy tutaj, żeby sobie podziękować za to, co było przez ostatnie lata. Szczególnie serdecznie witam absolwentów. Kochani, serdecznie Was witam. Dziękuję, że jesteście. Gdy staję tutaj przed Wami, przed Waszymi starszymi kolegami, zadaję sobie zawsze pytanie, co tak takiego powiedzieć, żeby nie za dużo, a żeby jednak było to coś, o czym warto może kiedyś będzie pamiętać. Miejmy tę świadomość, że spotykamy się w tym gronie po raz ostatni. Nie będzie sytuacji, w której się będziemy wszyscy razem widzieć. Ja spotykałem się z moimi kolegami kilkakrotnie. Nigdy nie było wszystkich. Wszystkiego dobrego. Świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę rzeczową oraz list gratulacyjny dla rodziców za osiągnięcia córki otrzymuje pani Zuzanna Przyszak. Prosimy do nas, prosimy rodziców, jeśli są zaproszeni. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci, jestem przekonany, że pożegnanie ze szkołą, w której spędziło się ostatnie kilka lat życia i dosyć znaczną część swojego życia, to jest to bardzo ważny moment w życiu każdego człowieka. Jestem przekonany, że te kilka lat wykorzystaliście bardzo dobrze i ta wiedza, którą uzyskaliście w tej szkole, zostanie przez Was wspaniale wykorzystana na kolejnych etapach Waszej edukacji i w Waszym życiu. Przed Wami kolejne trudne wybory, ale wierzę, że dacie sobie doskonale z nimi radę. Zarówno na studiach, jak również w pracy zawodowej. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci, w imieniu swoim własnym, w imieniu władz samorządowych Powiatu Jaworskiego chciałbym Wam życzyć wszelkiej pomyślności, kolejnych wspaniałych sukcesów i spełnienia marzeń zarówno w tym dalszym życiu edukacyjnym, jak również w życiu osobistym. To dobry również moment, żeby podziękować Waszym nauczycielom, Waszym wychowawcom, dyrekcji, pracownikom tej szkoły, ale również rodzicom za ten okres Waszego życia, za Wasze przygotowanie edukacyjne, ale również przygotowanie w dorosłe życie. I pozwólcie, że właśnie w tym dniu chciałbym w imieniu samorządu, w imieniu zarządu Powiatu Jaworskiego wyróżnić szczególnie kilka osób, które mają wspaniałe wyniki. Pani Wiktoria Jaworska. Ale jeszcze nagroda, panie Wiktorze, jeszcze nagroda. To był tylko papier nagroda. Jeszcze nagroda. To są skromne nagrody pieniężne, ale wręczamy przy świadkach, że... Aleksandra Kaczor. Na koniec pani Zuzanna Przyszlak. Chciałbym również wręczyć Zuzannie nagrodę od siebie za jej mądrość, za wartości, którymi kieruje się w życiu. Myślę, że tak będzie przez całe życie. Zuzanna, gratuluję.
I proszę o zabranie głosu pana burmistrza, pana Emiliana Bera. Proszę pana. Szanowni Państwo, panie dyrektorze, bardzo miła chwila, ponieważ na tej sali widzimy dzisiaj samych zwycięzców. Z jednej strony was, tutaj absolwentów i wszystkich laureatów konkursów, ale nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie rodzice, gdyby nie to wsparcie. Później wielka praca całego grona pedagogicznego, no i całego mózgu operacyjnego, jakim jest nasz dyrektor Michalski. Życzę przede wszystkim wam, nasi najdrożsi absolwenci, aby w waszym życiu zaistniała dobra zmiana z tej dzisiaj, z liceum na studia, byście dokonali najlepszych wyborów z możliwych, a macie świetne predyspozycje, bo szkoła ma się czym chwalić i te osiągi naprawdę tutaj zasługują na wielkie gratulacje. I życzę wam tego, abyście pamiętali o naszym mieście Jaworze, z chęcią wracali być może tutaj do pracy, albo przynajmniej rozsławiali nasze miasto gdzieś na katedrach naukowych, albo w różnych innych poważnych instytucjach. Z całego serca wam tego życzę. I chciałbym, aby ten okres dla was był tych poprzednich 3 lat takim najwspanialszym okresem w waszym życiu, żebyście wracali zawsze do tej pięknej szkoły z najlepszymi wspomnieniami. List gratulacyjny dla pani Zuzanny Przyszlak. Zuzanna Przyszlak, zapraszam serdecznie. Zadałem pytanie, czy pan się zabierze się do domu. Pomożemy. Pan Dawid Konieczny. Zaproszeni goście, mam mówić krótko, szybko i na temat. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jeszcze 3 miesiące temu mówiłam do was, kochani abiturienci. Dzisiaj większość was, prawie wszyscy, mogę powiedzieć, kochani absolwenci. Kończycie szkołę, kończycie jakiś etap nauki. Część z was pójdzie na wyższe studia, inni zrobią jakieś zawody na studium. Pamiętajcie, że jesteście dorośli. Pamiętajcie o tym, żeby szanować siebie, szanować swoją pracę. A jeśli chodzi o pracę, powiem krótko. Życzę wam wszystkim, abyście, każdy z was, aby miał pracę taką, którą kocha, w której będzie się spełniał. Żeby pójście do pracy przez te następne 45 lat, które będziecie musieli pracować, nie było dla was męką, ale dobrze waszego życia. Dla szanownej dyrekcji, szanownego grona pedagogicznego i wspaniałych wychowawców. Serdecznie dziękujemy za cały trud, który włożyliście w wychowanie naszych dzieci, w edukację, że pomogliście im przebrnąć taki trudny okres w życiu, bo weszli w waszych murach, w waszej szkole, weszli w dorosłość. Dzisiejszy dzień jest dla nas niezwykle ważny, ponieważ po 3 latach wytężonej pracy otrzymamy świadectwa ukończenia szkoły. Przed nami najważniejszy sprawdzian wiedzy, który pozwoli nam kontynuować edukację na wyższych uczelniach. Pomimo tego, że każdy rozpocznie teraz własną drogę, lata spędzone wspólnie w liceum będziemy wspominać sentymentem. Drodzy wychowawcy i nauczyciele, dzięki wam jesteśmy bogatsi o doświadczenia i wiedzę i jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań w dorosłym życiu. Dziękujemy za waszą obecność, za to, że zawsze mogliśmy liczyć na waszą pomoc i wsparcie.
Szczególne podziękowania kierujemy również do opiekunów samorządu szkolnego, pani Moniki Sienkiewicz i pani Joanny Wojciechowskiej. Za trud i czas poświęcony w zaangażowanie w życie szkoły i wieczny optymizm, którym zarażały nas panie. Dziękujemy. Poczty sztandarowe do przekazania sztandaru wystąp. Sztandar szkoły wyprowadzić. Witam Państwa w kolejnym odcinku nudnego teleturnieju. Zapraszam do nas pierwszą uczestniczkę, panią Janinę z Cieszyna. Przepraszam bardzo, ale to nie jest ten program. Nudny teleturniej jest tam, na stage'u 6. Dziękuję. Witam Was, droga widownio, w kolejnym odcinku The Tlen Night Show. Ja jestem Maciej Tlen i poprowadzę dzisiaj dla Was to widowisko. Na sam początek przypomnę może tylko zasady, jakie panują w naszym studiu. Pamiętajcie, jesteśmy tu, żeby się dobrze bawić, trochę z siebie pośmiać, dlatego bijemy brawo, kiedy ja mówię, jesteśmy entuzjastyczni. Sprawdźmy, ok? Wielkie brawo na rozpoczęcie! Dziś pożegnaliśmy 4 klasy licealne. To 95 maturzystów. To 95 osób, które 4 maja będą zdawały już egzamin dojrzałości. Na pewno żal, że odchodzą, bo przez te 3 lata zżyliśmy się. Szczególnie żal tych, którzy przysporzyli szkole wielu sukcesów, wielu radości. Szczególnie olimpijczyków, konkursowiczów. No ale przecież szkoła trwa, szkoła funkcjonuje. Na pewno będą inni i za rok też będziemy ich żegnać. Ci, których pożegnaliśmy, są rocznikiem historycznym, bo przecież to jest czas, kiedy szkoła kończy lat 70. Kiedy być może i z nimi spotkamy się na zjeździe absolwentów we wrześniu. A jeżeli ktoś by chciał z naszych kolegów absolwentów więcej informacji, to zapraszam na stronę internetową naszej szkoły. Zapraszam na Facebooka. Zapraszam na dja24.pl. Tam Państwo znajdziecie informacje o zjeździe. A tu, korzystając z okazji, jeszcze raz chciałbym podziękować tym, którzy przez ostatnie 3 lata pracowali razem z nami, dzisiejszym absolwentom maturzystów. I życzę im połamania pióra, żeby to, co ich czeka, to było radosne, żeby osiągnęli sukces, no i żeby odnaleźli się w życiu. Kochani, wszystkiego dobrego.